Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze otrzymała nowy pojazd marki Skoda Octavia. Samochód zakupiony został wraz z dodatkowym wyposażeniem strażackim. Nowo zakupiony samochód zastąpi używanego do chwili obecnej w jednostce Poloneza, który służył od wielu, wielu lat. Osobowa Skoda wykorzystywana będzie przy prowadzeniu rozpoznania zagrożeń i przy działaniach operacyjnych. Auto to nie ma napędu terenowego. Ubolewam nad tym, być może następne auto uda się pozyskać z napędem terenowym. Ten samochód będzie wykorzystywany do działań kontrolno-rozpoznawczych, prewencyjnych i operacyjnych w naszej nomenklaturze strażackiej, używając takiego słownictwa, czyli będzie dowoził również kadrę kierowniczą i dowódczą do działań ratowniczo-gaśniczych oraz do wszelkich innych działań pomocniczych, w których Straż Pożarna bierze udział. Komendant podkreśla, że nowy pojazd ułatwi pracę jednostce, o jego kupno zabiegał od 2 lat. Na ten samochód czekaliśmy niemalże 2 lata, ponieważ poprzedni samochód był znacznie wyeksploatowany i była potrzeba, aby taki samochód był nowy. Potrzeba posiadania takiego samochodu wynika z naszych wewnętrznych przepisów, gdzie są ustalone minima sprzętowe dla Straży Pożarnej i w nich znajduje się właśnie auto osobowe tego typu. Zakup pojazdu, którego całkowity koszt wyniósł po negocjacjach 50 tysięcy złotych, dokonany został przez Urząd Miasta w Kamiennej Górze ze środków własnych gminy. Na ten cel właśnie taką kwotę radni przeznaczyli w budżecie miasta. Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie kluczyków przez burmistrza Kamiennej Góry komendantowi Państwowej Straży Pożarnej oraz poświęcenie nowego pojazdu przez proboszcza. W podziękowaniu za ofiarowanie Komendzie Państwowej Straży Pożarnej samochodu komendant wręczył burmistrzowi medal za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej.